Dzisiejsze wideo zawiera krótkie streszczenie fabuły i wyjaśnienie zakończenia filmu Cafe Society. Uwaga na spoilery! Młody Żyd, Bobby Dorfman, rzuca pracę jubilera w Nowym Jorku i dla kaprysu przenosi się do Hollywood. Jego wujem jest dobrze znany agent talentów, Phil Stern. Mężczyzna pomaga bratankowi zadomowić się w mieście i oferuje mu pracę. Od tej pory Bobby zajmuje się załatwianiem spraw dla swojego wuja. Tymczasem Phil przydziela swoją sekretarkę Vani do pomocy Bobby'emu i oprowadzania go po mieście. Im więcej Bobby wie o Vani, tym bardziej się nią zaurocza. Podczas przypadkowego wypadku Bobby trzyma Vani za rękę, ale młoda kobieta mówi mu, że ma już chłopaka. Okazuje się, że Vani spotyka się z żonatym mężczyzną, Philem. Mimo wiedzy, że Vani jest w związku z kimś innym, Bobby nie poddaje się i wciąż znajduje okazję, by być z Vani. W ich roczną rocznicę Phil zrywa z Vani. Mężczyzna nie jest w stanie opuścić żony. Ze złamanym sercem Vani udaje się do domu Bobby'ego, by szukać ukojenia. Słysząc, że Vani znów jest singielką, Bobby jest w dobrym nastroju. Po pewnym czasie Vani i Bobby zostają parą. Podczas przypadkowej pogawędki z wujkiem, Bobby ujawnia swoje zamiary poślubienia Vani i powrotu do Nowego Jorku. Po usłyszeniu słów siostrzeńca, Phil dociera do Vani. Chce, aby jego była kochanka zostawiła Bobby'ego i wyszła za niego. Na początku, błaganie Phila pozostawia Vani dość zdezorientowany, ale potem ona przyjmuje go z powrotem do swojego życia i zrywa z Bobby'em. Zdruzgotany Bobby wraca do Nowego Jorku i zaczyna pracować dla swojego brata Bene, prominentnego gangstera. Razem prowadzą wysokiej klasy klub nocny, który później staje się słynnym miejscem spotkań dla bogatych i wpływowych ludzi. W swoim miejscu pracy Bobby poznaje piękną rozwódkę Weronicę Hayes. Wkrótce potem oboje zaczynają się spotykać. Po jakimś czasie Weronika informuje Bobby'ego, że jest w ciąży. Bobby oświadcza się więc Weronice, a ona się zgadza. Pewnej nocy Phil i Vani wpadają do klubu nocnego i nalegają na spotkanie z Bobbym. Zamężna Vani jest teraz zupełnie inną osobą. Kobieta stała się banałem, który kiedyś krytykowała. Widząc, jak jego dawna ukochana zachowuje się w taki sposób, Bobby jest bardzo zdenerwowany. Mimo to, mężczyzna postanawia spotkać się z Vani i pokazać jej miasto. Podczas przypadkowych wypadów, dwoje wspomina o przeszłości i uczucia ożywają. Bobby i Vani całują się w Central Parku, ale postanawiają nie posuwać się dalej. Evelyn, siostra Bobby'ego, mówi Benowi, że jej sąsiad niepokoi jej rodzinę. Gangster bierze sprawy w swoje ręce i zabija mężczyznę. Później policja aresztuje Bena za jego przestępczą działalność. Przed śmiercią na krześle elektrycznym Ben nawraca się na chrześcijaństwo. Tymczasem Bobby zastanawia się nad możliwością otwarcia klubu nocnego w Los Angeles. Podczas pobytu Bobby ponownie spotyka się z Vani. Po namyśle oboje postanawiają przestać się widywać. Podczas Sylwestra zarówno Vani, jak i Bobby są na różnych przyjęciach ze swoimi małżonkami, ale żadne z nich nie wydaje się naprawdę cieszyć z tej okazji. Zamiast tego, oboje mają zdystansowane spojrzenie w swoich oczach. Zakończenie Cafe Society jest w pewnym sensie otwarte na interpretacje. Po wyglądzie dwóch głównych bohaterów podczas noworocznego przyjęcia, niektórzy mogliby pomyśleć, że są oni w jakiś sposób nieszczęśliwi w swoich obecnych związkach. Jednak Cafe Society nie jest opowieścią o żalu. Zamiast tego film skupia się na nieubłaganym upływie czasu. Ostatecznie Bobby i Vani nie kończą ze sobą z powodu życiowych wyborów, których dokonali. Ale zanim przejdziemy dalej, porozmawiajmy o Vani. Kogo ona tak naprawdę kocha, Phila Sterne czy Bobby'ego Dorfmana? Gdyby Vani naprawdę kochała Bobby'ego, wyszłaby za niego. Zamiast tego, Vani rzuciła Bobby'ego, by zostać żoną Phila. Więc dlaczego znowu jest podekscytowana, gdy tylko jest w pobliżu Bobby'ego? Chodzi o to, że Vani jest kłamczuchą. To może wydawać się trochę ostre, ale przyjrzyjmy się, w jaki sposób Vani kłamie, głównie sobie. Kiedy Vani po raz pierwszy spotkała Bobby'ego, była dumna z tego, że nie jest hollywoodzka, ale potem wyszła za mąż za Phila i wszystko się zmieniło. Niegdyś pozornie przyziemna dziewczyna, którą Bobby pokochał, stała się pretensjonalną, rzucającą nazwiskami kobietą, która wiedzie wygodne życie dzięki swojemu bogatemu i wpływowemu mężowi Philowi Sternowi. Nic dziwnego, że Bobby patrzył na nią z niesmakiem.
Pewnie zastanawia się, kim jest ta kobieta, o której po ślubieniu kiedyś myślałem? Właściwie w tej historii Bobby też nie jest święty. Najpierw aktywnie zabiegał o Vani, mimo że wiedział, iż w tym czasie miała już chłopaka. Kiedy Bobby dowiedział się, że Vani jest znowu singielką, nie zawahał się i oddał strzał. Przez chwilę, dwa datowane krótko, ale potem Bobby traci Vani ponownie do swojego wuja Phila. Złamane serce popycha Bobby'ego do powrotu do Nowego Jorku, gdzie zostaje odnoszącym sukcesy menadżerem klubu nocnego. Biznes pozwolił Bobby'emu wspiąć się po szczeblach drabiny społecznej. W pewnym sensie on sam również stał się ostatecznym banałem, żeniąc się z Weronicą, swoją oszałamiającą trofeum żoną. Po wielu zwrotach akcji w swoim życiu, zarówno Bobby jak i Vani wspięli się po drabinie społecznej. Być może nie było to coś, co mieli w planach, ale zdecydowanie cieszą się z tej podróży. Chociaż Bobby i Vani żyją wygodnie, mają też swoje własne zmagania, problemy egzystencjalne. Na przykład, oboje wciąż coś do siebie czują, ale nie pozwalają sobie na więcej, bo to zepsuje ich obecne życie. W końcu, marzenia to tylko marzenia. Czy Cafe Society ma więc jakiś sens? W Cafe Society nie ma żadnej lekcji moralnej. Jest jednak coś, co film bardzo mocno podkreśla, nieubłagany upływ czasu. Można spojrzeć wstecz i powspominać, ale życie toczy się dalej i podąża własnym torem. Cokolwiek więc łączyło Bobby'ego i Vani, należy już do przeszłości. Rozstanie z obecnymi małżonkami, by być razem, nie ma sensu, ponieważ nie są oni do końca nieszczęśliwi. Oboje zastanawiają się tylko nad scenariuszem, w którym zdecydowali się być razem, stąd to zdystansowane i słodko-gorzkie spojrzenie w ich oczach. Cafe Society nie należy do najbardziej godnych uwagi dzieł Woody'ego Allena, ale i tak ogląda się go bardzo przyjemnie. Sam film nie ma w sobie żadnej moralnej lekcji, ale daje do zrozumienia, że ludzie zawsze pragną tego, czego nie mogą mieć. Na przykład Vani była zakochana w Philu, kiedy ten był jeszcze żonaty. Potem Phil uciekł z powrotem do Vani, gdy dowiedział się, że jego siostrzeniec ma zamiar się jej oświadczyć. Przy okazji, to Phil był tym, który zerwał z Vani jako pierwszy. Ten sam cykl powtarza się, gdy Vani i Bobby widzą się ponownie, będąc żonatymi z innymi ludźmi. Jak widać, bohaterom Cafe Society daleko do doskonałości, ale to właśnie czyni ich interesującymi. Widzowie będą oceniać Vani i Bobby'ego według swoich własnych uprzedzeń. Ja na przykład uważałem, że Vani jest obłudną kłamczuchą. Kiedy Bobby poznał Vani, pomyślał, że nie jest ona taka jak inne hollywoodzkie dziewczyny mieszkające w Los Angeles. Jednak Vani jest taką dziewczyną, tylko nie miała wystarczająco dużo pieniędzy, aby prowadzić taki styl życia. Aby ukryć swoje osobiste frustracje, Vani naśmiewała się z bogaczy, którzy mieszkali w ładnych domach w Beverly Hills. Zgadnijcie co? Teraz jest jedną z nich dzięki swojemu mężowi Philowi. Pieniądze nie zmieniają ludzi, tylko ujawniają ich prawdziwe oblicze. Nie zaczynajmy o Bobbin. Uważam, że jest pretensjonalny i utytułowany. Bobby szczyci się tym, że jest Nowojorczykiem, a jednak przeprowadził się do Los Angeles, aby odnaleźć siebie lub zacząć od nowa, cokolwiek to znaczy. Pojechał tam bez planu ani pracy. Właściwie plan Bobby'ego polegał na tym, że jego bogaty wujek Phil da mu pracę. Samo to już krzyczy przywilej. Czy była jakaś postać, której było mi żal w Cafe Society? Tak, Weronika, żona trofeum. Na pierwszy rzut oka Weronika wydaje się być kompletnym pakietem, jest fizycznie oszałamiająca, a jej osobowość jest wystarczająco czarująca, aby zdobyć kogokolwiek chce. Jednak jej małżeństwo z Bobbim było bardziej decyzją pod wpływem impulsu niż czegokolwiek innego. Dodatkowo, sposób, w jaki Bobby traktuje Weronicę, naprawdę mnie irytuje. Moim zdaniem Bobby po prostu próbuje zastąpić Vani Weronicą. Szybkie ustatkowanie się z Weronicą było w zasadzie sposobem Bobby'ego na pokazanie Vani środkowego palca za to, że go rzuciła. Mimo, że rozstanie Vani i Bobby'ego było w pewnym sensie polubowne, to z pewnością pozostawiło u Bobby'ego bardzo gorzki posmak. A teraz szybkie pytanie, czy Vani wspominałaby swoją przeszłość z Bobbim, gdyby nie był on teraz taką szychą? To naprawdę daje do myślenia, prawda? Dlaczego Vani wybrała Phila zamiast Bobby'ego? Nie zapominajmy, że to Phil był tym, który zerwał z Vani, zanim zaczął ją błagać, by wróciła. Logicznie rzecz biorąc, Phil był lepszym kandydatem niż Bobby ze względu na swój status.
Spójrzmy na to w ten sposób. Phil Stern jest znanym menedżerem talentów w Hollywood, co oznacza, że ma pieniądze i koneksje, które mogą sprawić, że będzie miał jeszcze więcej pieniędzy. Innymi słowy, Phil jest typem człowieka, który może zapewnić Vani bardzo wygodne życie, jeśli ta zdecyduje się go poślubić. Spójrzmy teraz na Bobby'ego w tamtym czasie. Kiedy Bobby mieszkał w Los Angeles, powoli zyskiwał coraz więcej możliwości pracy dzięki temu, że jego wuj miał dobre kontakty. Nie był jednak w stanie osiągnąć takiego statusu jak jego wuj. Cafe Society nie jest może tak hipnotyzujące jak O północy w Paryżu czy prowokujące jak Match Point, ale ma swój urok. Kristen Stewart i Jesse Eisenberg wcielają się w ciepłe role Vani i Bobby'ego. Oprawa wizualna jest jak zawsze na najwyższym poziomie, czego się spodziewałam, biorąc pod uwagę, że to film Woody'ego Allena. Film ma bardzo senny klimat, który przywołuje uczucie nostalgii i podkreśla nieubłagany upływ czasu. Ogólnie rzecz biorąc, Cafe Society to bardzo przyjemny film.